Cześć, dzisiaj nasza ekipa gości na planie teledysku. Co tu się będzie działo? Zobaczcie sami. Bóg jeden wie, to najnowszy teledysk formacji Efekt. Marek, skąd taki tytuł? Czy to coś nowego, czy jednak będą takie mocne, pikantne teksty, jak nas do tego przyzwyczaiłeś? To jest coś kompletnie innego niż do tej pory. Troszeczkę chciałem zmienić to, co gdzieś do tej pory w twórczości prezentowałem swoim fanom. Inne brzmienie, też inny wokal, inaczej to jest wszystko zaśpiewane. Ja katolikiem jestem i adwenty, posty nie pracuję. W ogóle? Koncertowo. W studiu pracuję tak, jak najbardziej mam swoje studio. Robię tak już od kilku lat, praktykuję, wychodzi mi to na dobre. Nie oszukujmy się, no każdy musi mieć tą chwilę, żeby ten oddech gdzieś tam powoli chwycić. I rodzina też nas potrzebuje troszeczkę, żebyśmy w tym czasie mogli też im coś dać od siebie. Jak się pracuje nad tym klipem? Ta lokalizacja jest teraz ostatnia. Staramy się w najdrobniejszym szczególe dopracować to, żeby wszystko było po naszej myśli, zgodnie ze scenariuszem. Mamy nadzieję, że będzie dobrze, że nasi fani będą z tych efektów pracy zadowoleni. Na planie teledysku grupy Efekt nie jest lekko, pot leje się z czoła. Właściwie nie, bo tu są sami mistrzowie. Kim jesteś dzisiaj na planie? Będę trenerem naszego zawodnika. To jest styl życia czy hobby? Jedno i drugie. Trenujesz kogoś, czy głównie siebie? Jestem trenerem na siłowni, tak naprawdę zawodowo, no i aktorsko dzisiaj też. Są w stanie kobiety dorównać mężczyznom, jeśli chodzi o zaparcie, samowystarczalność taką do ćwiczeń? Często bywają nawet bardziej zawzięte niż faceci tak naprawdę. To już kwestia nie płci, a charakteru danej osoby. I to nam się podoba. Trzeba żyć z pasją, a my wracamy na plan. Ja widzę, że ty w ogóle nie straciłeś tej iskry i tego fanu zrobienia tych teledysków, tylko ty cały czas jesteś na 100%. Właśnie tak. I trochę mnie dzisiaj choroba poskładała i... Ale to w ogóle nie widać tego. Tak, to jakby leży sobie, ale powiedziałem nie, mówię, ja muszę, bo ja już potrzebuję. Na leżąco można reżyserować, słuchajcie, z każdej pozycji, tak jak robić wywiady. Udało się zrealizować wszystko na 100%? Jakieś opóźnienia, niespodzianki? No mamy jakieś tam, prawda, opóźnienie, jak to zwykle bywa. Wiadomo, że zawsze gdzieś tam się przedobrzy albo coś za długo się zejdzie, ale nie ma jakiejś tak tragedii. Na razie mam wszystko w 100% zrealizowane. Teraz widzimy cię w klubie. Będziesz ćwiczyć. Co było wcześniej? Wcześniej byliśmy w apartamentach. Jakby nagrywane było, jak spędzaliśmy czas razem. Później nasza pierwsza randka. Byliśmy w restauracji przepięknej. Tutaj widzimy cię jako modelkę, aktorkę w teledysku. Czy to jest twój pierwszy taki występ? W teledysku tak, bo tak na co dzień to pracuję w barbershopie, jestem barberem. Tak też w wolnej chwili pracuję jako modelka. Ekipa jest mega pozytywna, fajnie się pracuje, nowe doświadczenia, odkrywasz w sobie jakieś nowe możliwości i się uczysz czegoś nowego i to jest ciekawe bardzo. Cześć, tu Marek Wieczyński, zespół Efekt. Pozdrawiam wszystkich widzów i zapraszam was na premierę mojego najnowszego teledysku Bóg jeden wie.